Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Passatem B8, a tym razem test auta używanego, czyli aspekty praktyczne i inne. Jeżeli chcecie dowiedzieć się na temat usterek, silników, no to odsyłam Was do poprzedniego filmu, link znajdziecie w opisie. Jeżeli chodzi o, na początek, warto powiedzieć co nieco na temat wykończenia. Wykończenie w Passacie B8 jest naprawdę bardzo, bardzo wysokiej jakości. Oczywiście, jak powciskacie tam... Jeżeli chodzi o spasowanie samo, to jakieś bardzo, bardzo minimalne trzaski się pojawiają, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo niewielkie te trzaski są, głównie tutaj przy zegarach. Inne elementy są spasowane na sztywno, tak naprawdę Passat jest jednym z najlepiej spasowanych aut w klasie. Jeżeli chodzi o jakość użytych materiałów, są one bardzo dobre. Tu, jeżeli dotykamy metal, prawdopodobnie jest to prawdziwy metal, przynajmniej po dotyku tak sądzę. Tak mi się wydaje, no 100% pewności nie mam, ale widzę, że jest to naprawdę, są to naprawdę solidne, dobrej jakości materiały. Pozycja za kierownicą też jest bardzo dopasowana, macie do wyboru szereg ustawień, nie można narzekać, nawet osoby niskie czy osoby wysokie, skrajnie niskie, skrajnie wysokie będą miały w tym aucie, będą mogły dobrać odpowiednią pozycję. Wieniec kierownicy jest odpowiednio gruby. Jak dla mnie, jak na taką klasę auta, tutaj nic bym nie zmieniał. Kierownica oczywiście multifunkcyjna. System multimedialny, intuicyjny, nowoczesny. Też jeden z najlepszych w klasie. Jeżeli chodzi o działanie, prędkość działania, jeżeli chodzi o prostotę, to uważam, że jest to jeden z lepszych systemów w tym segmencie. No i jeżeli chodzi o fotele, to są bardzo wygodne, zapewniają dobre trzymanie boczne, nawet fotele bardziej podstawowe mają przyzwoite trzymanie boczne. Macie też wysuwanie ud w niektórych wersjach, czego to niedawna nie było, a teraz się to zmieniło i jest to przydatne w dłuższych trasach. Fotele oczywiście w zależności od tego, jaką wersję wybierzecie, mogą być w pełni elektryczne. Dostępny jest też masaż, co w tej klasie też nierzadko się spotyka. Kiedyś było to m.in. w Citroenie C5, teraz jest tu już coraz częściej. Auto oferuje też podgrzewaną kierownicę, trójstrefową klimatyzację, jest tu system head-up display. Oczywiście wszystko to są elementy wyposażenia dodatkowego. Automatycznie ściemniające się lusterko, ale w obecnych czasach nie jest to już żadne, powiedzmy, żaden szał. Macie też do dyspozycji multimedialne, w pełni multimedialne zegary. Macie do dyspozycji też systemy różne bezpieczeństwa, line assist, czyli gdy przekraczacie linię w trakcie jazdy, to system Wam to sygnalizuje. Jest też system wykrywający pieszych, który też ostrzega Was, jeżeli jedziecie, zagapicie się, to ostrzega Was, że na drogę wszedł pieszy. Jeżeli nie rozpoczniecie hamowanie, system rozpocznie hamowanie. Jest tu też system, który przygotowuje kierowcę do wypadku, czyli zaciąga Wam pasy, zamyka szyby, tak aby zminimalizować obrażenia w trakcie wypadku. Oprócz tego dostępny jest też oczywiście system audio z odtwarzaczem kart SD, z odtwarzaczem MP3, możecie też słuchać muzyki z Bluetooth, jest też dostęp do internetu, to oczywiście w zależności tam jaką wersję macie. Macie również do dyspozycji oczywiście start-stop, system, który wiele osób, na który wiele osób narzeka, czy nie lubi go, bo uważa, że zepsuje, szybciej się zużyje akumulator, możecie go wyłączyć. Niestety jest ten mankament, że za każdym razem przy uruchamianiu trzeba go wyłączyć, ale to dotyczy niestety większości aut. Macie system też auto-hold, czyli automatycznie zaciągający się ręcznik, jeżeli stoicie w korku, możecie puścić hamulec, system Wam automatycznie zaciągnie ręczny, a jeżeli chcecie ruszyć, no to tam dotknięcie sprzęgła, system odblokowuje ręczny. Jest też asystent ruszania pod wzniesienie i oczywiście ręczny jest zaciągany przyciskiem, nie tradycyjnie wajchą, jak na przykład w BMW 3, tylko przyciskiem. Jednym się to będzie podobać, innym nie. To już jest kwestia gustu. Jeżeli chodzi o jeszcze inne ciekawe elementy wyposażenia, to wiadomo, czujniki zmierzchu, czujniki deszczu, aktywny tempomat. Po liftingu wprowadzono też kilka ciekawych elementów, między innymi ma pojawić się, bo
Tak naprawdę tych aut jeszcze nie ma, może jakieś pierwsze egzemplarze, ale z tego co czytałem, to system półautonomicznej jazdy i aktywna kierownica. Jeżeli prawdopodobnie będzie to wyglądało, jak tak przewiduję, ale też nie jestem pewien w 100%, tak, że jedziecie po prostu sobie po autostradzie, bo tam ma być do 210, oczywiście na niemieckiej, albo na polskiej jedziecie mniej. No i wygląda to tak, że po prostu system utrzymuje Was między liniami i co jakiś czas po prostu musicie dotknąć kierownicy, żeby samochód wykrył, że nie śpicie, tak? Więc jest tam, będzie ta aktywna kierownica. Między innymi ma też być system, który będzie wyhamowywał auto w jakichś krytycznych sytuacjach. Prawdopodobnie chodzi o system, który po prostu, jeżeli wykrywa, że zbliżacie się za szybko do jakiejś przeszkody, to po prostu Was będzie wyhamowywał. Podobne systemy były już w Audi i w innych modelach marek premium kilka lat wcześniej, czyli na początku ostrzeżenie, Volvo też był taki system. Na początku dostajecie ostrzeżenie, że za szybko zbliżacie się do przeszkody, a później hamowanie następuje, jeżeli nie zareagujecie. Jeszcze z innych ciekawych rzeczy macie do dyspozycji progresywny układ kierowniczy, czyli jedziecie wolno, to kierownica, to musicie jakby lżej kierownicą obracać, jeżeli chcecie skręcić, jeżeli jedziecie szybko, to ta kierownica chodzi ciężej. No, ma to swoje takie zalety, że podczas parkowania sobie kręcicie kierownicą, lekko to wszystko chodzi, a jak jedziecie szybko, no to nie ma takiego ryzyka, że lekki ruch kierownicą, jeszcze jesteście na barierkach, na przykład na autostradzie, więc ma to swoje plusy, ale też wymaga przyzwyczajenia. Jeżeli ktoś nie jeździł z takim układem, no to może się zdziwić w niektórych sytuacjach, więc warto to sobie po zakupie takiego auta przejechać kawałek, wypróbować, jak to działa, żeby w krytycznej sytuacji wiedzieć, jak taki układ się zachowa. Oczywiście jest dostępny tu też system Keyless Go, czyli wchodzicie do samochodu, bezkluczykowo się otwiera, odpalacie przyciskiem. Wiadomo, jest to system, który sprzyja kradzieży, ale da się to jakoś wyłączyć. Są też różne zabezpieczenia już teraz, więc po prostu warto się tym zainteresować i takie zabezpieczenie sobie zamontować. Różnego typu są zabezpieczenia. Warto też wspomnieć o reflektorach LED aktywnych, które oświetlają Wam drogę, włączają automatycznie lampy drogowe. No a jeżeli pojawia się na przykład samochód naprzeciwka, no to wyłączają taki jakby kwadracik i dzięki temu nie oślepiacie tego kierowcy, a widzicie wszystko po bokach i widzicie tak, jakbyście jechali na światłach drogowych, więc na pewno jest to na plus, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Samochód oferuje również system kamer 3D, czyli macie 4 kamery, jedna z tyłu na klapie bagażnika, dwie w lusterkach i trzecia z przodu, dzięki temu macie rzut samochodu na ekranie systemu multimedialnego, no i znacznie łatwiej jest parkować, czy na przykład jeżeli wyjeżdżacie z jakiejś ciasnej uliczki, nie widzicie za bardzo, co się dzieje, to te systemy, taki system właśnie tych kamer 360 stopni, pokazujący auto w 360 stopniach, jest naprawdę bardzo przydatny. Z praktycznych jeszcze aspektów warto wspomnieć, że bagażnik, jak widzicie, podłoga jest dość płaska, ale te fotele jednak minimalnie tak odstają, więc nie jest to idealna płaszczyzna, ale za to jest dość foremny, nie ma wystających nadkoli, jak to często w autach tylnonapędowych, jakichś takich dziwnych kształtów, więc tu akurat macie dość foremny ten bagażnik, wszystko ładnie się zapakuje, niski próg załadunku oczywiście w kombi, bo tutaj akurat testuję wersję kombi. No i macie też system otwierania bagażnika z przycisku, możecie też machnąć nogą pod zderzakiem i ten bagażnik się wtedy otworzy. To też przydatne, jeżeli idziecie z zakupami, a macie ubłoconą tylną klapę bagażnika oczywiście. No dobra, wiecie już co nieco na temat wyposażenia, praktyczności, więc teraz pora na jazdę próbną. Jeżeli chodzi o schowki, no to nie pokazałem, bo wiadomo, tutaj różne są rzeczy w schowkach, więc już nie będę tutaj otwierał, ale mogę Wam powiedzieć, że ten schowek jest dość taki mały. Tutaj macie całkiem przyzwoite miejsce na cup holdery. Schowek pasażera też jest dość przyzwoitej wielkości. No i duże są te jakby kieszenie w drzwiach. Zarówno z przodu, z tyłu troszkę mniejsze, ale również mają przyzwoitą wielkość, więc tutaj spokojnie wodę dużo wsadzicie. To jest bardzo fajna rzecz. W niewielu autach się to zdarza, żeby te kieszenie w drzwiach były aż tak duże. No i bez zbędnego biadolenia jedziemy.
Widzicie, odpalam sobie przyciskiem. Tutaj użytkownik spalanie uzyskał 7,1 litra na dystansie 356 km. Chociaż nie, to jest właściwie nie na dystansie 356, bo to jest dystans do opróżnienia, a nie, dobrze, na dystansie 356 dystans do opróżnienia paliwa to jest 420 km. Średnia prędkość 58, czyli zakładam, że prawdopodobnie takie pół miasto, powiedzmy. No dobra, nieważne, jedziemy. Najpierw zrobimy mu próbę zawieszeniową. Czyli przejdziemy sobie po takiej drodze. Droga jest taka, no nie jest, nie ma jakiejś wielkiej tragedii, ale trochę ma dziur. No i zawieszenie jest przyjemne. Nawet jak najeżdżam na jakieś studzienki, to przyjemnie buja, pracuje cicho. I właśnie o to chodzi w takim aucie, bo to auto ma być połykaczem kilometrów. Oczywiście wiadomo, nie jest to komfort taki, który spotkacie w Citroenie C5, ale jest to naprawdę przyzwoity komfort. Do dyspozycji oczywiście są też adaptacyjne amortyzatory DCC system, czyli adaptacyjne ogólnie zawieszenie. Tam możecie sobie regulować, to akurat w tym egzemplarzu tego bajeru nie ma. Więc jeżeli chodzi o zawieszenie, to tak jak mówię, no jadę cały czas po dziurach praktycznie i zawieszenie działa cicho i jest komfortowe. Jeszcze przejedziemy sobie przez śpiącego policjanta i zobaczymy, jak to na śpiącym. Dużym plusem jest też precyzyjny układ kierowniczy, ale w Volkswagen przejechaliśmy przez śpiącego policjanta bez jakichś tam głośniejszych przygód, więc tu naprawdę duży plus. No i tak jak mówię, Volkswagen już od wielu lat stosuje układy kierownicze, które są precyzyjne, więc co do układu kierowniczego nie mam jakby zastrzeżeń. Samochód prowadzi się pewnie i na długie trasy uważam, że jest ciekawym rozwiązaniem. Dynamika też tego silnika jest bardzo dobra, nie ma problemów z wyprzedzaniem. Samochód akurat w tej wersji ma do setki bodajże chyba 8,9 sekundy, z tego co pamiętam. No i przyspiesza bardzo przyzwoicie. Wyprzedzanie nie stanowi najmniejszych problemów w trasie. No wiadomo, nie jest to rakieta, tak jak w przypadku wersji z podwójnym doładowaniem o mocy 240 koni, ale w zupełności wystarczy. Oczywiście nie mogę odebrać, bo jadę, więc muszę się zatrzymać. Dobra, zadzwoniłem do Rady Ministrów, że zaraz tam jadę i możemy jechać dalej. Teraz jest problem, bo kurde, w taki korek prawdopodobnie trafię, że będę stał do jutra, a za dużo czasu nie mam. W tym odcinku to już wszystko, a ja zachęcam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jesteście w tej licznej grupie 90% osób, która ogląda, a nie subskrybuje, no to warto by było zasubskrybować, no bo wiążą się z tym, jak to się mówi, wymierne korzyści. No ale zrobicie jak zechcecie. Oczywiście jeżeli zasubskrybujecie, to warto też kliknąć dzwoneczek. Zachęcam Was też oczywiście do polubienia mojego profilu na Facebooku, gdzie wcześniej umieszczam zdjęcia aut, które testuję i różne takie inne rzeczy. I zachęcam Was też do polubienia mojego profilu na Instagramie, gdzie możecie zobaczyć fajne fury, które po prostu ustrzeliłem na mieście. No i w tym odcinku to już wszystko. Żegnam się z gorącego Ciechocinka, czy nie, właściwie to chyba jest Warszawa, więc ze słonecznej Warszawy żegna Was słynny reporter, autovloger. No i widzimy się już wkrótce. Co ja mogę powiedzieć? Policja pojechała. Cześć!